kapłan. Cześć, nazywam się Adrian, pracuję jako realizator dźwięku, obecnie w Młodzieżowym Domu Kultury. Jest to moja praca, pasja. Praktycznie od dziecka kuzyn mnie wciągnął do puszczania muzyki w audycji radiowych. Potem coś w gimnazjum, pierwsze próby robienia własnych produkcji. Idąc do liceum, do Parku 3 Maja, miałem możliwość rozpoczęcia pracy przy sprzęcie. Oczywiście z której korzystałem, bo jako dziecko, czy 13-letni, 14-letni chłopak, patrząc na to, co się dzieje podczas montaży sceny, montaży nagłośnienia na imprezy, festyny, na obchody miasta, powiedziałem sobie, że kiedyś będę tu pracował. No i tak powoli dążyłem do celu. Tak postawiłem pierwsze kroki, poznałem pierwsze kabelki, pierwsze podłączenia pod mikser. Oprócz tego, że to mnie kręciło, zawsze to miałem troszeczkę inaczej, bo mogłem pozwalniać się z lekcji, troszeczkę uciec od tej nauki, ale to też dawało mi wielką radość przede wszystkim. Kolejnym etapem przez pracę w szkole udało się poznać odpowiednie osoby, gdzie moja pasja zaczęła przejawiać się w pracę. Dostałem możliwość pracy na umowę, na pierwszą umowę zlecenie, gdzie już zacząłem zarabiać. Co prawda tych zleceń zaczęło się niewiele, ale kręciło się, powoli szło do przodu. W liceum też duży nacisk położyłem na DJ-kę z kolegami, jeżdżenie po imprezach, po osiemnastkach. Momentami przewinęło się jakieś granie w klubie. Wszystko sprowadzało się do jednej pasji, jaką jest muzyka, tak? Bo czy to była muzyka klubowa, czy to był jakieś zagranie w klubie, czy to była realizacja koncertu, postawienie sceny na koncert, no to wszystko było związane z jednym. To było wydarzenie muzyczne. Jest to praca, która sprawia przyjemność, bo to jest praca przy muzyce, to są spotkania z różnymi osobami, ciekawymi osobami podczas nagrań, czy to jest zespół, któryś wykonuje pieśń ludową, czy to jest zespół rockowy. Przeważnie się przyjęło tak, że zawsze jest chwalony zespół, zawsze mówi się o wysokim poziomie artysty i nie bardzo się patrzy na to, że za jednym artystą stoi kilka innych osób, przez menadżerów, przez zwykłych pracowników, przez techników, którzy zawsze współpracują na sukces tej jednej osoby. Wiadomo, nikt nie śpiewa idealnie i jeżeli zdarza się tak, że artysta cały czas popełnia te same błędy albo momentami jest zmęczony i nie potrafi czegoś nagrać, są wtyczki typu autotune, melodyna, które potrafią podzielić wokal na nuty i my wtedy jako realizatorzy możemy każdą nutkę podnieść, obniżyć, dokleić, uciąć i zrobić tak, że to będzie idealne, tak? Nie będzie żadnego błędu, żaden dźwięk się nie rozjedzie, żaden dźwięk nie będzie wyżej w tonacji, nie będzie niżej w tonacji. W studiu jest to osiągalne, można to zrobić, ale czy jest tego sens? No to każdy sobie musi odpowiedzieć sam, ponieważ robiąc coś idealnego w studiu już na koncercie, tego nigdy nie powtórzy, co będzie się odbijało na jego wizerunku. Myślę, że kwestia w tej sprawie jest oczywista. Oczywiście tych zabiegów jest znacznie więcej, tutaj można mówić i mówić, ale dodatkowymi, podstawowymi efektami można dodać efekt pogłosu, tak zwany reverb, który polega na tym,
że dodajemy takie wydłużenie, jakby ktoś był w łazience, katedrze, bądź w zależności od ustawień, co sprawia, że wokal nie brzmi sucho, tylko jest taki przestrzenny. Zapraszam Państwa teraz do wysłuchania utworu wokalistki, która tutaj jakiś czas temu nagrywała. Pokażę ślady, które nie zostały obrobione. Jaki to wygląda po obrobieniu śladów, czyli efekt końcowy utworu. Podróżną bez wizy i pieniędzy na bilet. Oczywiście wcześniejszy fragment był bez żadnych wtyczek, bez obróbki. Teraz będzie fragment, ten sam fragment dla porównania po obróbce. Podróżną bez wizy i pieniędzy na bilet. Jak ciężką walizkę w przechowalni bagaży.